Cześć moi drodzy, miło mi Was gościć dzisiaj na moim kanale, szczególnie dlatego, że dzisiaj będę mówić o osobie, o której odcinek powinien powstać dawno i mogę powiedzieć w końcu. No bo kto nie zna Ewy Szykulskiej? Dzięki rolom, jakie odegrała, ale także dzięki charyzmie, niesamowitej aparycji, a także głosowi, który od razu zapada nam w pamięć, stała się jedną z największych gwiazd polskiego filmu, a także serialu. Popularność, która szła za jej występami scenicznymi, a także filmowymi, nie zawsze była dla niej wygodna. Ponoć kobiety jej nie znosiły, mężczyźni za to uwielbiali. To ona przecież była piękną wiolonczelistką. Sama w swoim życiu długo szukała miłości, ale kiedy ją znalazła, była już na zawsze. Pani Ewa niedawno w swoim życiu przeżyła wielką tragedię, jaką jest strata ukochanej osoby, dlatego często teraz w internecie przeczytacie, że jest w rozsypce, że u niej nie dzieje się najlepiej. Jak jest naprawdę, dzisiaj Wam zdradzę, opowiem także o jej bardzo ciekawym życiorysie, drodze do kariery. Będą wszystkie punkty, które oczywiście jak najbardziej uwielbiacie w moich odcinkach, więc serdecznie zapraszam wszystkich do wysłuchania historii tej niezwykle ciekawej osoby. Ewa Szykulska urodziła się we wrześniu 1949 roku w Warszawie i ponoć od zawsze ciągnęło ją w stronę aktorstwa. Było to jej marzenie, żeby kiedyś aktorką zostać. Całe życie związana jest z Warszawą, aż od urodzenia po dzisiejszy dzień. Natomiast jako młoda dziewczyna i dziewczynka mogła mieć wątpliwości, czy aktorstwo na pewno będzie dla niej ze względu na jej wygląd. Wiem, że możecie zastanawiać się, jak to możliwe, ale panią Ewę bardzo często brano za chłopca. Jak byłam małą dziewczynką, mówili do mnie: hej chłopczyku. Potem konsekwentnie: hej kawalerze, proszę ustąpić mi miejsca, na przykład w autobusie, dodawała na czacie Wirtualnej Polski. Swoją młodość wspomina jednak wspaniale. Dzieciństwo to jedno, bo to prowadzenie za rękę przez babki, ciotki itd. Potem spuszczanie ze smyczy, studia i młodość. Ona zakodowała się najwyraźniej w mojej głowie. A wtedy są to konkretne szlaki. Pierwsze mieszkanie, potem wytwórnia na Chełmskiej. Takie klasyki jak łazienki czy spacery przez Nowy Świat. Wtedy miejsca, w których mogliśmy się spotkać, były dość nieliczne, ale wyraziste. Od Spatifu po Ścieki. Tak się wtedy uroczo nazywało barek na Trębackiej. Nie było tej rozmaitości, ale wtedy to było nasze miasto, wspominała w wywiadzie dla dziennika. I tak jak już słyszeliście, jednym z miejsc, które wymieniła, były Łazienki Królewskie, które na zawsze stały jej się bardzo bliskim miejscem w Warszawie. Od dzieciństwa łażę po łazienkach i znam ich każdy zakątek. Mieszkaliśmy niedaleko i pawie darły się wtedy dziko. To było cudowne. Natomiast bardzo chciała występować i już jako 17-latka zadebiutowała w telewizyjnym filmie muzycznym Tandem. I potem postanowiła zdawać do szkoły aktorskiej. Egzaminy przeszła bez problemu, choć zastanawiano się, czy z takim głosem na pewno jest dobrym materiałem na aktorkę. Musiała przynieść zaświadczenie lekarskie o stanie strun głosowych. Okazało się, że one są trochę inaczej zbudowane niż u innych dziewczynek. Są krótsze i grubsze, stąd ten niski głos, wspomina w rozmowie z fanami. I nawet kiedy już stwierdzono, że okej, skoro taka budowa, wszystko ze strunami głosowymi dobrze, aktorka w przyszłości nie straci głosu, to jednak przez całe studia słyszała, że z takim głosem łatwo jej nie będzie. Role amantek, uwodzicielek mogą nie być dla niej zarezerwowane. Z tym głosem Julii w życiu nie zagra. Przyszła aktorka jednak na tym nie ubolewała i stwierdziła, że wszystkie stracone role trudno, będą inne. I miała rację. W 1971 roku ukończyła Państwową Wyższą Szkołę Teatralną, a już 2 lata później debiutowała w Teatrze Studio. W szkole teatralnej nie zdawałam sobie sprawy, co na łeb biorę, ale myślę, że wybrałabym ponownie aktorstwo. Są aktorzy, którzy pracują, żeby zapłacić rachunki, dowartościować się rozpoznawalnością. Są też tacy, którzy żyją po to, żeby od czasu do czasu znaleźć się na scenie. Łażenie po scenie sprawia mi radość, powie po latach. I jeżeli chodzi o tę popularność, która jak widzicie dla pani Ewy była raczej efektem ubocznym niż celem, do którego dążyła, przyszła ona dość szybko, bo niejednemu mężczyźnie zakręciła w głowie. Mimo że sama miała dużo kompleksów, przez to być może, co słyszała w szkole teatralnej, a być może dlatego, że słyszała siebie, głos jednak sprawiał, że często się przejmowała. Kiedyś miałam straszny kompleks dotyczący mojego głosu. Dziewczyny miały wysokie, słodkie głosy, a ja brzmiałam jak chłopak.
Nie chciałam się odzywać. Na szczęście z czasem zrozumiałam, że jako aktorka mogę wykorzystać swoją charakterystyczną chrypę. Może mój głos nie jest typowym atutem, ale na pewno trudno go pomylić z kimkolwiek. Mówiła w Fakcie i ja to popieram. Charakterystyczny głos zawsze jest na plus. I mimo, że tak jak Wam powiedziałam, w głowie zakręcić mogła niejednemu kawalerowi i nie tylko, to sama za atrakcyjną dziewczynę się nie uznawała. Jak to możliwe? Nie wiem, ale tak było. Krzywe nogi nastolatki i ciało. Ciała się bardzo wstydziłam, bo kiedy idziesz brzegiem morza i widzisz, że wszyscy się gapią, to myślisz, że coś jest z Tobą nie tak. Mam wrażenie, że dzisiaj to trochę inaczej wygląda. Jak ktoś idzie brzegiem morza i wszyscy się gapią, to należy wypiąć pierś, nawdychać się jodu, bo zdrowo i iść dalej. No ale wiecie, no do tego człowiek na pewno dochodzi z latami i u pani Ewy będzie podobnie. Na deskach Teatru Studio grała do 1979 roku. Związała się również z Syreną, Teatrem na Woli, Teatrem Rozmaitości, Starą Prochownią i Ochotą. Występowała w Poznaniu i we Wrocławiu. A początek lat 70. przyniósł też wielką rozpoznawalność aktorce, głównie dlatego, że grała w bardzo wielu filmach, nawet dwóch, trzech rocznie. W sumie ma na swoim koncie ponad 100 ról. Niektóre z nich szczególnie zapadły nam w pamięć. Już na samym początku jej kariery, na przykład Hydrozagadka. I tutaj jest bardzo ciekawa sprawa, ponieważ właśnie na planie tego filmu poznała Tadeusza Plucińskiego, który, jak sam przyznał po latach, należał do grona jej adoratorów. Odrywali ją wszyscy, wyznał w książce Na wieki wieków amant. Natomiast lata 80. przyniosły kolejne propozycje filmowe, kolejne bardzo dobre lata, jeżeli chodzi o angaże dla pani Ewy. Zaczęła od serialu Kariera Nikodema Dyzmy. Warto wspomnieć o takich produkcjach jak Seks Misja, Człowiek z M3, Wabank. Chętnie grała też w serialach Janosik, Rodzina Połanieckich, 07. A młodsi widzowie na pewno kojarzą panią Ewę z Sąsiadów, Lokatorów czy 13 posterunku. Stanęłam i poszalałam przed kamerą, żeby dziś na przykład 40-latkowie jej dalej mówili: jaka pani słodka w panu samochodziku i templariuszach. I to było bardzo zabawne, wspominała z kolei aktorka. Ale faktycznie na przykład dla mnie pani Ewa to, no co tu kryć, Lokatorzy. A kreowana u boku Marka Siódyma rola sprawiła, że za sprawą tego małego ekranu pani Ewa również we współczesnych latach zyskała bardzo dużą rozpoznawalność i popularność, a także sympatię. Sama natomiast mówiła, że dla niej bardzo ważne jest, żeby grać, bo jednak życie przed kamerą czy w teatrze jest zdecydowanie ładniejsze od codzienności. Ale i w przeszłości płaciła za tę popularność wielką cenę, tak jak już Wam we wstępie powiedziałam. Choć nigdy nie aspirowała ze sprawą swoich kompleksów właśnie do roli seksbomby, była tak też przez pewien czas postrzegana. Kobiety na niej za to się mściły. W wywiadach opowiadała, jakie przyszło jej znosić niemiłe sytuacje za sprawą swojej rozpoznawalności również. Pluły na mnie w autobusie, baby różne. Parę kobiet opluło mnie. Za swoich mężów. Jak się k***wa pani zachowuje, mówiły. Męża mi pani deprawuje. A że na ekranie, to już dla nich nie miało znaczenia, mówiła w wysokich obcasach. Natomiast w ostatnich latach pani Ewa ma na swoim koncie również sporo gościnnych występów w serialach, takich jak Hela w opałach, Kryminalni, Ojciec Mateusz, Pierwsza miłość, czy Kto tu rządzi. Ma na swoim koncie także charakterystyczne role dubbingowe, to ona przerażała nas jako Cruella de Mont w 101 Dalmatyńczykach. Jak Ewa Szykulska bierze udział w projekcie, to jest gwarancja, że projekt będzie interesujący, mówił Juliusz Machulski. A pani Ewa otrzymała nagrodę ministra kultury i sztuki za wybitne kreacje filmowe i teatralne. Jest również odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi. A co ciekawe, karierę zrobiła nie tylko w Polsce, ale także w Rosji. Zagrała w kilku filmach i serialach. Ale oczywiście, tu cofnijmy się trochę w czasie, bo przecież nie powiedziałam Wam o teledyskach, które przyniosły jej wielką rozpoznawalność. We wstępie co prawda powiedziałam, że to ona była piękną wiolonczelistką teledysku Skaldów właśnie, ale także wystąpiła w teledysku Do wszystko mi mówi, że mnie ktoś pokochał. I to właśnie podczas kręcenia jednego z tych klipów nastąpiło coś bardzo ważnego w jej życiu. Bo będziemy teraz mówić, uwaga, o życiu prywatnym. Nastał ten czas. Ponieważ na plan zdjęciowy pani Ewa zabrała swojego chłopaka Zdziśka, co zupełnie nie przeszkodziło jej,
zakochać się w kimś innym. Wszystko za sprawą Janusza Kondratiuka. Co prawda znali się wcześniej, ale to właśnie tam się do siebie zbliżyli. Pani Ewa nie ukrywała, że było coś magicznego w tym nadmorskim klimacie, no i emocje, uczucia mogły tam się rozwinąć bardziej niż gdzie indziej. Pamiętam, jak mknęłam motorówką przez fale, był cudowny klimat, wiedziałam, że skończy się to zauroczeniem. No i tak się stało. Podczas zdjęć zawiązała się między nami bliższa więź. Odbiło mi troszeczkę. Budowaliśmy zamki z piasku. Było miło, mówiła w Superekspresie. I niedługo później pan Janusz został jej mężem. Mówiliśmy z Januszem, że robimy to dla rodziców, ale myślę, że zrobiliśmy to też dla siebie. A Zdzisław mieszka w Finlandii, jest świetnym reżyserem telewizyjnym, ma rodzinę. Utrzymujemy dobre stosunki od ponad 40 lat. W tym roku po raz kolejny odwiedził Polskę i spotkał się z Januszem na festiwalu filmowym w Gdyni. Po 40 latach podał mu rękę i powiedział: zrobił pan świetny film, wspominała. Małżeństwo tej dwójki bardzo wspomagało rozwój ich karier. Ewa po latach przyznała, że to właśnie pan Janusz był jej najlepszym nauczycielem. W jego filmach zresztą zagrała kilka swoich najlepszych ról. I chociaż okazało się, że to małżeństwo nie było zbyt udane, chociaż pani Ewa podkreślała, że nie uważała go za banalne, jednak przyznała, że decyzja o ślubie była być może nieco pochopna. Gdy dostali wspólne mieszkanie dla dwojga artystów, doszło już do rozwodu. A prawdziwą miłością pani Ewy okazał się Zbigniew Pernej. Połączył ich przypadek, a dokładnie tym przypadkiem był samochód, który się zepsuł. Pani Ewa szukała części i dobijała się do szefa Polbo z bytu. No i tak właśnie trafiła na swojego przyszłego męża, który mimo, że od lat pracował za biurkiem, nie zapomniał, jak się naprawia samochód i tym pani Ewie zaimponował, a tak się mówi, że to dzisiaj faceci takich zdolności nie mają, a widzicie, już wtedy było to imponujące dla kobiet. I oczywiście, żeby tutaj nie przesadzić, ja uważam, że koło zmienić musi umieć każda kobieta i inne rzeczy też. Więc to nie tylko, że panowie muszą umieć takie rzeczy, ale ogólnie imponujące są zdolności, umiejętności, które nie są lub przestają być powszechne w społeczeństwie, niezależnie od płci. Pan Zbigniew wyznał kiedyś, że łatwo nie było. Mówili, że nie jest do zdobycia, ale mężczyźni lubią takie wyzwania, mówił w rewi. Cóż znaczy nieprzystępna? Przystępowałem do niej tak długo, aż ustąpiła, śmiał się. Natomiast jeżeli chodzi o małżeństwo, to propozycja ta musiała wyjść od pani Ewy. Dopiero po 17 latach wspólnego życia pani Ewa się zdecydowała na ten krok i jak sama mówi, było to dość spontaniczne, nagłe i na dodatek z firanką czy zasłonką w tle, więc intrygujące. Miałam w szafie piękny materiał, który kiedyś kupiłam z myślą o zasłonach. Nagle doznałam olśnienia, że byłaby z niego śliczna sukienka ślubna, a ja mogłabym w niej nieźle wyglądać, rzekłam więc: Zbigniewie, ożenisz się ze mną? I nie zważając na przerażenie w jego oczach, brnęłam dalej. Czyż nie przekonałeś się już, że jestem kobietą twojego życia? Przyparty do muru wyznał, że owszem, jestem. Z obawy, żeby się nie rozmyślił, szybko pobiegłam załatwiać formalności, opowiadała aktorka. A ich małżeństwo było udane, żyli w harmonii i szczęściu. Kochany i odpowiedzialny, jest jedynym człowiekiem w moim życiu, na którego zawsze mogę liczyć, wyznawała pani Ewa. Para jednak nie doczekała się potomstwa, a pani Ewa po latach komentowała to tak. Nie wdając się w szczegóły, powiem tak, że być może milej byłoby z dziećmi, natomiast ich brak nie jest dla mnie traumą. Natomiast mówiłam wam już wcześniej, że właśnie z czasem człowiek dochodzi do takich wniosków, że ten wygląd zewnętrzny nie jest najważniejszy, że może człowiek nie wygląda jak Claudia Schiffer, ale kto by się tym przejmował? Pani Ewa, która była taka piękna, ten czas swojej urody spędziła na patrzeniu się w lustro, wyszukiwaniu kompleksów i jak sama przyznaje, bez tapety na twarzy nie wychodziła na ulicę. A później zaakceptowała siebie i stwierdziła, że więcej tego błędu nie będzie popełniać. Nie korzysta z medycyny estetycznej, bo nie jest jej to do niczego potrzebne. Nie mam zamiaru nabombiać się różnymi preparatami, żeby się odmłodzić. Mam świadomość, że byłam piękną kobietą, ale teraz wyglądam jak wyglądam i już. Przecież nie można całe życie być piękną wiolonczelistką z wideoklipu Skaldów. No i nie muszę się obawiać, że te silikony gdzieś tam wstrzyknięte będą mi nieoczekiwanie tryskać, mówiła w Superekspresie. Widzę w lustereczku, jaka wstrętna jestem, mówiła z kolei w Fakcie.
I nie pytam go, jak wyglądam, bo ja to widzę, ale pieprzyć to naprawdę. A pani Ewa mówi, że teraz chętnie zagrałaby inne role, większe wyzwania, kobiet dojrzałych, kobiet, które przeszły dużo w życiu, być może wiedźm czy czarownic. Natomiast nie chcą widzieć tego na ekranie nasi producenci. No trudno, skwitowała. Mimo wszystko pani Ewa na brak pracy nie narzeka, mogliśmy ją w ostatnich latach zobaczyć. Ślepnąc od świateł, Uchu prezesa, Zamarzenia, Leśniczówce, w filmie Marynarz bez łodzi. Gram sobą, jestem z tych aktorów, którzy czerpią z własnego życia, doświadczeń, przemyśleń, głupot, szaleństw. Aktorstwo daje siłę, energię życiową. Iluzorycznie, ale podtrzymuje młodość, chęć życia i bycia potrzebnym, mówi pani Ewa. Natomiast, tak jak wam powiedziałam we wstępie, wiele mówi się o tym, że u pani Ewy w ostatnim czasie nie jest zbyt dobrze. Wszystko za sprawą tragedii, jaką przeżyła w ostatnim czasie. Niestety, po 44 latach małżeństwa nagle zmarł jej mąż. Przez to, że nic nie zwiastowało problemów zdrowotnych, był to dla aktorki wielki cios. Powodem odejścia jej męża był zawał. Wigilię miał bardzo rozległy zawał, ale to nie były sprawy covidowe. Zmarł przed świtem w Boże Narodzenie. Pani Ewa dodała, że dzień przed jego śmiercią poszli na spacer, gdzie dostała kwiaty na imieniny. Pani Ewa pożegnała swojego męża bardzo wzruszającym nekrologiem. 25 grudnia 2021 roku zmarł nagle Zbigniew Ernej, mój ukochany mąż. Przez kilkadziesiąt lat ochraniał mnie miłością. Przy nim czułam się bezpieczna i potrzebna. Jego pasją była praca. Był człowiekiem codziennej, bezinteresownej pomocy dla nas wszystkich. Jak wytrzymać taką nieobecność, kochany? Twoja Ewa. Aktorka nie ukrywała, że w życiu straciła naprawdę sporo bliskich osób, jednak śmierć jej męża wstrząsnęła nią szczególnie. Długo byłam szczęśliwą osobą, ale potem biologia powodowała odchodzenie moich najbliższych i nie dotyczy to tylko moich rodziców. Staram się jednak uśmiechać, bo wiem, że byłam tym osobom potrzebna i dzięki mnie mieli trochę lżej. To nie było łatwe. Czasem wracając do domu zamykałam szyby w samochodzie i darłam się jak zarzynane zwierzątko, żeby wypluć z siebie wszystkie negatywne emocje. Pani Ewa z nostalgią wspomina także swoją siostrę, którą pożegnała jakiś czas temu. Była konserwatorką dzieł sztuki, zabierała aktorkę do różnych galerii. Pracowała na zlecenie naszego Ministerstwa Kultury ze swoimi kolegami. Była niezwykle utalentowaną osobą i z tego jestem dumna, mówiła pani Ewa. Ale tak jak wam wspomniałam, jeżeli chodzi o męża, przeżyła to bardzo, bardzo dotkliwie. Nie po raz pierwszy odchodzi ode mnie ktoś bliski, ale to, co się teraz zadziało, zdziwiło mnie i czuję się jak 8-letnia dziewczynka. Przeżywałam już śmierć rodziców, dziadków, mojej siostry, ale coś się takiego zadziało, że śmierć męża odbieram jak dziecko. Przecież rozumiem, że po prostu go nie będzie, choć niekoniecznie przyjmuję to do wiadomości 24 godziny na dobę, przyznała. Pani Ewa powiedziała jednak, że w tych trudnych chwilach mogła liczyć na wielkie wsparcie zarówno swoich przyjaciół, jak i przyjaciół i znajomych męża. Mój mąż był niezwykle lubianą osobą, wspaniałym człowiekiem i w związku z tym część uśmiechów przeznaczonych kiedyś dla niego przychodziła do mnie. Dzwonią do mnie jego znajomi w różnym wieku, nawet tacy, którzy mają po 20 kilka lat. Potrafił zainteresować ich tym, co miał do powiedzenia. Uśmiechają się na wspomnienie o moim mężu. To mnie bardzo cieszy. A pani Ewa dodaje, że dzięki temu nie czuję się samotna. Otaczają mnie fantastyczni ludzie. Po odejściu mojego męża dzwoniły do mnie głównie kobiety z mojego środowiska artystycznego. Były to osoby, które znalazły się w podobnej sytuacji i również zostały same. To mnie bardzo wzruszało i dawało siłę, świadomość, że nie jestem sama. Kocham samotność, ale taką kontrolowaną. Tak nazywaliśmy to z moim mężem. Nie wchodziliśmy sobie w drogę, gdy pracowaliśmy, ale zawsze mieliśmy siebie na wyciągnięcie ręki. Cholera jasna, mieliśmy przed sobą jeszcze trochę wspólnego czasu. Mogliśmy się razem zestarzeć, we dwójkę, starzenie mniej boli. Nie zdążyliśmy. W życiu nie prosiłam go o nic. On zawsze wiedział, że w pewnym momencie powinien być przy mnie. Całe życie był moją podporą. Stał z tyłu i czułam się przy nim bezpiecznie. Wyjście na plan to jest odskocznia, a potem wracam do domu, wiem, że go nie ma, ale wszystko staram się robić tak, żeby był ze mnie zadowolony, mówiła w rozmowie z TVN. Natomiast dodaje, że praca dodaje jej w tej sytuacji skrzydeł, jest dla niej bardzo ważna. Bardzo więc dobrze, że w najbliższym czasie możemy ją oglądać w serialu Mój Agent. Na ewentualną rozsypkę, choć uważam, że to złe słowo, najlepsza jest praca. To jest oczywiste.
Podobnie jak to, że tęsknimy do osób nam najbliższych, które odchodzą. Z jednej strony nie ma w tym nic nadzwyczajnego, jednak z drugiej zawsze jest to dla nas zaskoczenie totalne, bo nie jesteśmy na to przygotowani. Niedawno mogliśmy panią Ewę oglądać także w roli portierki w serialu Sexify. I bardzo dobrze, bo pani Ewa przyznaje, że nie tylko z tą ostatnią, ale ze wszystkimi ciężkimi sytuacjami w swoim życiu radziła sobie właśnie za sprawą pracy. Praca jest w moim życiu czymś normalnym, z drugiej strony magicznym. Traktuję to jak integralną część mojego życia, podobnie jak bliskie osoby lub próba z kolegami w teatrze czy przed kamerą. Bez tego trudno się żyje, a ja chcę dalej żyć. No więc właśnie, kiedy wpiszecie imię i nazwisko pani Ewy, wyskoczy wam o tym, jak bardzo jest załamana, że nie funkcjonuje, że jest z nią bardzo źle. Jak widzicie, pani Ewa nie ukrywa tego, że faktycznie jest jej ciężko, ale robienie z niej osoby niezdolnej do życia, załamanej, podczas gdy pani Ewa tak dużą siłę i determinację odnajduje w pracy i świetnie sobie radzi, jest po prostu nie na miejscu. I pozytywnie dodaję na koniec. Starość nie jest taka straszna. Jak się człowiek zwlecze z łóżka, jak wypije pierwszą kawę i wyjdzie z psem na spacer, to znaczy, że jeszcze może stanąć przed kamerą. Także moi drodzy, jeśli macie dzisiaj gorszy dzień, to przed wami kawka, wyjście z psem na spacer, a jeśli nie macie psa, to pamiętajcie, że do spaceru wystarczy słoneczko, wiaterek, więc zapraszam was serdecznie. A jeżeli chcielibyście jeszcze troszeczkę czasu spędzić przed YouTube'em, to zapraszam do odwiedzenia Karty, tam inne odcinki o znanych polskich aktorkach. Panią Ewę bardzo serdecznie pozdrawiam jako jedna z fanek, dziękuję za wspaniałe role i oczywiście czekamy na więcej. Życzę pani tych ról, o których pani marzy. Być może właśnie jakaś czarownica, trudny charakter, dojrzała kobieta, silna i energetyczna, bo to do pani pasuje. Wam bardzo serdecznie dziękuję. Pamiętajcie, że spotykamy się w komentarzach. Proponujcie, o kim chcecie zobaczyć kolejne odcinki. Trzymajcie się, pa pa!